Dzień dobry Państwu. To drugi wykład w tym roku, tak? No ale dla porządku. Nazywam się Marek Kraft. Będzie mi takie niezbyt często występujące, bo co dwa tygodnie, ale wykłady z przedmiotu, który nazywa się Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego. No i jak sama nazwa wskazuje, będziemy się uczyć na tym przedmiocie o uczeniu maszynowym, przy czym ze względu na to, że będą to wybrane zagadnienia, na pewno nie powiemy sobie o wszystkim, natomiast mam nadzieję, że da to Państwu przegląd wszystkiego, co jest uczeniem maszynowym, a nie wiąże się z przetwarzaniem obrazów, bo o tym oczywiście będziemy mówić na tym przedmiocie z zaawansowanego przetwarzania obrazów. No i generalnie po przejściu i wykładów, i tych laboratoriów, które są no już nieco częściej, będziemy mieli okazję tam przećwiczyć troszkę rzeczy i praktycznie zastosować te rzeczy, których tutaj się uczycie na wykładzie, no będziecie już całkiem wprawnymi inżynierami, którzy będą potrafili wykorzystać pewne metody do rozwiązywania konkretnych problemów. Także po tym wstępie zaczynajmy. Okay? No i jak dzisiejszy wykład to są podstawowe zagadnienia, tak, i jakaś tam terminologia, którą stosujemy w uczeniu maszynowym, czyli jeszcze nie będziemy może sobie uczyli się metod konkretnych algorytmów, chociaż jakieś tam hasło było ono wspomniane w poprzednim wykładzie z innego przedmiotu. Natomiast powiemy sobie troszkę więcej na temat tego, jak działa uczenie maszynowe i też jak można zmierzyć efekty tego, jak jakiś klasyfikator działa. No i cóż, przejdźmy do rzeczy. No, o uczeniu maszynowym można powiedzieć, myślę, tyle, że jest to zdecydowanie, szczególnie ostatnio, bardzo, bardzo popularna technika przetwarzania najróżniejszego rodzaju danych, tak? Najróżniejszego rodzaju danych od obrazu, tak? O którym już była na pewno mowa w tym semestrze, a także mowy, różnego rodzaju sygnałów nie będących mową, ale będących jakimiś przebiegami zmiennymi w dziedzinie czasu, danych takich tabelarycznych. Generalnie, jeżeli cokolwiek da się zapisać w jakiejś takiej postaci cyfrowej, także komputer jest w stanie gdzieś tam to w swojej pamięci umieścić i zebrać jakiś zbiór danych, które charakteryzują się pewnymi rzeczami, które są dla niej właściwe, jakimiś cechami, to no, istnieje spore prawdopodobieństwo, że można za pomocą uczenia maszynowego takie dane przetworzyć. No i o tym sobie też już troszkę mówiliśmy, także generalnie są dwa rodzaje problemów, tak, czyli takie algorytmiczne, które możemy sobie z ręki, za pośrednictwem pewnych reguł zapisać, tak, stworzyć jakiś zestaw warunków, gdzie maszyna, postępując zgodnie z jakąś przepisaną procedurą, będzie w stanie przetwarzać bardzo, bardzo duże ilości danych bardzo krótkim czasie. No, ale są też jakieś takie problemy, których dość trudno napisać takie reguły, tak? I w tym momencie zakodowanie takiego rozwiązania w postaci reguł przez człowieka jest dość trudne i być może z lenistwa, być może z jakiegoś innego powodu ktoś wymyślił jakąś taką drogę na obejście tego wszystkiego i stwierdził, że a może dajmy komputerom się nauczyć tych wszystkich interesujących rzeczy, tych, które będą z punktu widzenia jakiejś klasyfikacji, czy regresji, czy jakiegoś innego problemu, tak, jakiegoś takiego wnioskowania bezpośrednio z danych istotne. Dajmy mu jakieś tam narzędzie do tego, tak, dajmy mu te dane, niech komputer na to spojrzy, niech spróbuje się sam czegoś nauczyć, tak. No bo brak jest takich jednoznacznie zdefiniowanych reguł i komputer się tych reguł musi jakoś tam sam dowiedzieć. No i to właśnie jest coś, co spowodowało powstanie uczenia maszynowego, tak? Czyli te problemy z tej drugiej grupy, gdzie mamy no dużo, dużo danych zwykle, natomiast trudno nam no bez jakiegoś takiego, z jakiegoś powodu po prostu wywnioskować, jakie są te reguły, które umożliwiałyby zaliczenie do jakichś specyficznych grup lub stwierdzenie, że odpowiada to jakimś wartościom czy czymkolwiek innym, takie przetwarzanie w sposób zautomatyzowany. No powstały jakieś metody, które umożliwiają mimo wszystko poradzenie sobie z takimi problemami, tak? Czyli nie podajemy komputerowi przepisów w postaci tych reguł, tylko staramy się dać komputerowi narzędzia,
dzięki któremu będzie mógł się nauczyć. Tak, i tu jest takie schematyczne przedstawienie, które no jest może niespecjalnie skomplikowane, tak, jeżeli chodzi o rysunek, no ale myślę, że dość dobrze obrazuje to, czym się różni oprogramowanie, takie programowanie klasyczne od uczenia maszynowego. Tak, w programowaniu my podajemy reguły w postaci programu i jakieś dane, które te tam mają zostać przetworzone, tak, na przykład naszymi regułami jest algorytm sortowania, a naszymi danymi jest jakaś nieposortowana tabela wartości liczbowych. No i nasze oprogramowanie działa za pomocą reguł na danych i daje nam odpowiedzi, czyli posortowaną tablicę, tak? Natomiast w uczeniu maszynowym mamy odpowiedzi, czyli na przykład w zestawie z danymi obrazy, tak? Kotów i psów. I każdy z obrazów ma przyporządkowaną etykietę, tak? Na każdym obrazie wiemy, czy na nim jest pies czy kot, tak? Albo dla każdych danych jakichś dźwiękowych wiemy, czy to jest na przykład wypowiedziany wyraz tak, czy nie. I za pomocą uczenia maszynowego, czyli też jakiegoś tam działania wewnątrz maszyny, my musimy stwierdzić, jakie są te reguły, a później te reguły na danych, które są inne, tak, ale dalej pochodzą z tej samej domeny, czyli na przykład ktoś inny mówi tak, nie, za pomocą tych wyuczonych reguł nasz algorytm uczenia maszynowego powinien być w stanie na nich działać. Tak, tak jak już sobie też mówiliśmy, hasłowo, uczenie maszynowe nie ma za dużo wspólnego ze sztuczną inteligencją. Jak sobie później zajrzymy, że tak powiem, pod maskę tego, co tam się dzieje, no to zwykle jest jakieś mnożenie macierzy albo inne operacje, które są przez komputery wykonywane bardzo szybko. Nie wiem, może to z zewnątrz wygląda jak magia albo jak inteligencja, chociaż kiedyś, tak jak mówiłem, ludzie myśleli, że komputery niedługo będą inteligentne, bo one bardzo szybko liczą i zdolność wykonywania jakichś działań matematycznych no dużo szybciej sprawiała takie wrażenie, że komputery są w jakiś sposób genialne, teraz komputery działają jeszcze szybciej, myślę, że nie są jakoś tam dużo mądrzejsze, to dalej są tylko i wyłącznie jakieś algorytmy, tak? I no oczywiście te algorytmy są doskonalsze, te komputery są szybsze, ale no inteligencja to jednak nie jest, tak? Tu jest piękny cytat, naprawdę jestem jego bardzo wielkim fanem. Pan Matt Velozzo, taki właśnie człowiek też od uczenia maszynowego, napisał, tak, że jeżeli coś jest napisane w Pythonie, to prawdopodobnie jest to uczenie maszynowe, natomiast jeżeli coś jest napisane na PowerPoincie, to pewnie jest to sztuczna inteligencja. Czy inwestorom mówimy, że robimy coś ze sztuczną inteligencją, tak? Najprawdopodobniej myślę, o to chodziło. I tym wszystkim ludziom, którzy będą chcieli od nas coś kupić. Dobra. I co dalej? No teraz może przyszła pora na to, żeby powiedzieć kilka słów o tym, co będziemy robić podczas zajęć. Czym się będziemy zajmować? Otóż jakimś takim uczeniem maszynowym w ujęciu ogólnym, i to będziemy robić w sumie już za chwilę. Czyli powiemy sobie, jaki jest mechanizm działania uczenia maszynowego, jakie mamy zagadnienia w uczeniu maszynowym, bo jest też kilka rodzajów, kilka klas problemów, które to uczenie maszynowe rozwiązuje i ze względu na to, jakie rozwiązuje, też możemy to podzielić. Jakie są podstawowe zasady i pojęcia? Powiemy sobie o uczeniu nadzorowanym, nienadzorowanym, klasyfikacji, regresji, o tym, jak sobie dzielimy nasze dane wejściowe na takie charakterystyczne zbiory, jak zbiór treningowy, czy tam uczący, zbiór walidacyjny i testowy, o cechach w uczeniu maszynowym trochę, tak? O ocenie działania algorytmów uczenia maszynowego, to jest dość ważna rzecz, tak? A następnie przejdziemy do omawiania wybranych metod klasyfikacji, tak? Czyli mówimy sobie trochę o drzewach decyzyjnych, na przykład, tak? Bo może powiemy sobie o czymś jeszcze, zobaczymy. O maszynach wektorów nośnych, SVM, taką chyba metodą najbardziej popularną przed nadejściem tej wielkiej eksplozji sieci neuronowych, która miała miejsce kilka lat temu. Dalej popularnymi metodami są na przykład te metody Random Forest, tak? Czyli tak naprawdę zespoły jakichś drzew decyzyjnych uczone za pomocą różnych algorytmów boostingu, tak? Na przykład XG Boost, CAD Boost i tak dalej, o tym sobie też powiemy. Powiemy sobie o grupowaniu, bo grupowanie to jest ciekawa rzecz z uczenia nienadzorowanego, która umożliwia nam uczenie, no, jak sama nazwa wskazuje, bez nadzoru, czyli bez zbioru tych klas wzorcowych wartości, które do algorytmu musimy dostarczyć. My tak naprawdę możemy bardzo niewiele wiedzieć o danych, ale możemy kazać algorytmowi je jakoś uporządkować i on sobie powinien sam sobie jakoś z tym poradzić, no i dawać nam względnie sensowne wyniki, co w wielu przypadkach jest cenne i umożliwia nam jakieś takie inne spojrzenie na dane, z którymi nie bardzo wiemy, co zrobić, tak? Co będzie dalej? Dość ważna rzecz w robotyce, czyli uczenie ze wzmocnieniem. Co prawda powiada się, że ono jeszcze nie ma
za wiele zastosowań, ale w robotyce, zwłaszcza jeżeli zastosujemy tak zwane uczenie z jakąś taką częściową wiedzą, tak, czyli uczenie ze wsparciem modelu, gdzie nie zakładamy, że algorytm czy nasz agent, jak to się tak nazywa, tak, i to jest właśnie taki schemacik tego, jak uczenie ze wzmocnieniem działa, to generalnie działa w schematycznym przedstawieniu w ten sposób, że agent wpływa na środowisko wykonując akcję, tak, właśnie tą strzałeczką, a później odczytuje przez tak zwaną funkcję nagrody, jak dobrze mu te działania w tym środowisku poszły. Więc nasz agent może z pewną częściową wiedzą o środowisku działać całkiem nieźle i to rzeczywiście w praktycznych zastosowaniach w robotyce sprawdza się całkiem dobrze. Sprawia, że możemy rozwiązać pewne problemy całkiem nieźle, szybciej i efektywniej i nie wymagając tyle uczenia, tak? Także powiemy sobie, co to jest uczenie ze wzmocnieniem, jak to działa, jakie są podstawowe definicje w tym. Powiemy sobie o takiej ważnej rzeczy, jaką jest funkcja odroczonej nagrody. Ta funkcja odroczonej nagrody i to, że właśnie tutaj to mamy w następnym punkcie, że uczenie ze wzmocnieniem z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych, tak? Czyli coś, co umożliwia nam dokładniejsze estymowanie wartości tej funkcji odroczonej nagrody, co znów doprowadziło do tego, że uczenie ze wzmocnieniem przeżyło renesans. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to właśnie głębokie sieci neuronowe to umożliwiły? Może jeżeli przyjdzie trochę czas, zostanie trochę czasu, to pomówimy sobie jeszcze o takich bardziej niestandardowych metodach, które są wykorzystywane do rozwiązywania tej klasy problemów, czyli na przykład algorytmach ewolucyjnych, tak, strategiach ewolucyjnych, ale to zobaczymy, bo tak jak mówiłem, tego wykładu jest dość mało, a w sumie materiału jest dość sporo i myślę, że na pewno nie będziemy się nudzić. No i teraz mogłoby się pojawić pytanie, dlaczego nie skupimy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym tak zwanym deep learningu, czyli na tych technikach, które wprost wykorzystują do większości rozwiązywania większości zadań te głębokie sieci neuronowe. To fakt, że deep learning jest taką bardzo mocną techniką, które umożliwia rozwiązanie problemów, które do tej pory były uważane za nierozwiązywalne, ewentualnie poprawienie jakości uzyskiwanych rozwiązań w bardzo wielu aplikacjach. Akurat jedną z tych aplikacji jest przetwarzanie obrazów najróżniejszego rodzaju i to akurat będziecie umieć po tym drugim przedmiocie. Natomiast myślę, że dobrze jest mieć w swoim takim arsenale jako inżynier, czy jako jakiś naukowiec, czy badacz, szerszy zakres metod, tak? I deep learning, czy tam te wielowarstwowe sieci neuronowe, niekoniecznie ma sens stosować do jakichś właśnie prostych problemów, tak jak tutaj pokazano na tym wspaniałym rysunku, tak? Ale są też inne przypadki, które być może nie dają nam możliwości, albo po prostu w jakiś sposób czynią użycie tych sieci neuronowych mało sensownym lub niepożądanym, tak? Jednym z takich przykładów takiego czegoś jest to, że sieci neuronowe są generalnie uważane za takie klasyfikatory, które są w dużym stopniu czarnymi skrzynkami, czyli po wyuczeniu tak naprawdę nie wiadomo, co się w środku dzieje. I na przykład w systemach bankowych nawet kosztem uzyskania nieco gorszej dokładności godzimy się na to, żeby być może uzyskać właśnie nieco gorszą dokładność, natomiast żeby mieć jakiś klasyfikator, który jest w pełni wyjaśnialny. Na przykład regresja liniowa czy regresja wielomianowa działa doskonale, tak? Tylko kilka procent na przykład gorzej, natomiast świetnie wiemy, co się tak naprawdę w środku tego klasyfikatora dzieje, tak? To, jak wygląda wzór klasyfikatora po nauczeniu, jest doskonale wiadomo. Tak samo na przykład jest w przypadku drzew decyzyjnych, tak? Mamy dokładnie powiedziane, jakie cechy w jaki sposób odpowiadają za to, że klasyfikacja jest taka, a nie inna. Tak samo jest w przypadku zespołów drzew decyzyjnych, czyli takich ensemble classifiers, tak? Takich, które się składają z wielu drzew i tam, gdzie wiele drzew tak naprawdę decyduje o tym, jaki jest wynik. I tam można tak naprawdę od początku do końca przesiedzieć sobie wszystko i w wielu systemach, w których ta wyjaśnialność jest krytyczna, tych sieci nie można zastosować. Poza tym czasami to jest taki szał, że mam wrażenie, że ludzie już zapomnieli o tym, że są zupełnie inne rzeczy do dyspozycji.
Na przykład te drzewiaste klasyfikatory się świetnie sprawdzają w klasyfikacji no, takich problemów tabelarycznych, tak? Gdzie w zasadzie mamy gotowe cechy i żaden klasyfikator nie musi się już tych cech uczyć ani ich wydobywać. A drzewa decyzyjne ze swojej natury są takimi klasyfikatorami, które dzielą przestrzeń, tak ją krojąc, jak sobie zobaczymy, płaszczyznami, tak? Więc idealnie dopasowują się do takiego tabelkowego modelu, gdzie musimy sobie tą tabelkę, z tej tabelki wyciągnąć jakieś składowe albo na podstawie jakiejś wartości coś tam zrobić. Innym problemem w przypadku tych głębokich sieci neuronowych jest na przykład konieczność wykorzystania jakiegoś tam w miarę dedykowanego sprzętu, bo to dużo lepiej działa na implementowane na kartach graficznych, tak? To z kolei zwiększa koszt rozwiązania, a jeżeli nie implementujemy tego na karcie graficznej, to wydłuża czas obliczeń, przekłada się na dodatkowe koszty, co czasami też jest jakimś tam problemem. Także warto na pewno wiedzieć więcej, tak? A wierzcie mi, ponieważ miałem okazję zasiadać w jakichś takich zespołach, które rekrutowały danych do, przepraszam, ludzi na jakieś tam stanowisko związane z przetwarzaniem danych, no widziałem już takie sytuacje, kiedy ktoś rzucał się na problem, który można było spokojnie regresją liniową rozwiązać, tak? Jak się spojrzało w to, jak wyglądają dane, a on tam już tworzył chyba 10-warstwową sieć neuronową, no bo tego się nauczył i w zasadzie nic innego nie umie, że to jest takie bardzo duża czerwona flaga, jak się kogoś rekrutuje. Także dobra, to już sobie pogadałem na ten temat, no idziemy dalej, tak? Dobra. Tak, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, no to krytyczne są dane wejściowe, tak? I mówiliśmy sobie też już w przypadku obrazów, że możemy mieć do czynienia no, z jakimiś tam surowymi danymi obrazowymi lub z czymś z tego, co z tych danych wyciągamy w postaci tak zwanych cech, tak? Natomiast no, w ogólności, tak, jeżeli sobie mówimy o uczeniu maszynowym, to może to mieć najróżniejszą postać, tak? Sygnał, tak jak sygnał mowy, czy sygnał na przykład elektrokardiogramu, czy jakiegokolwiek innego sygnału takiego zarejestrowanego przez biosensory, tak? Łańcuchy tekstowe to też są cechy i przetwarzanie języka naturalnego, chociaż to jest taka, powiedzmy, dziedzina, która bardziej jest w polu zainteresowania informatyki niż automatyki i robotyki, no jest na pewno taką mocną, wielką, potężną dziedziną, tak, gdzie się to uczenie maszynowe stosuje. Dane liczbowe różnego rodzaju, właśnie takie tabelaryczne, tak, a nawet kombinacje tych powyższych danych, bo dane mogą być takie jednodomenowe albo wielodomenowe, tak, i mogą jeszcze być ciągłe, dyskretne, tak, mogą być jakieś mieszaniny tych rodzajów danych, także no to może być bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy. Co ciekawe, no, w zależności od tego, co mamy na wejściu, może to determinować, których rodzajów klasyfikatorów możemy korzystać, a z których nie. O tym przy omawianiu tych konkretnych przykładów sobie będziemy jeszcze trochę więcej mówić. Natomiast tutaj trzeba mieć świadomość, że rodzajów tych danych może być bardzo dużo i one mogą być mieszane co do kategorii, co do domeny, z której pochodzą. One mogą być też zaszumione albo zakłócone z najróżniejszych powodów. Takie wspaniałe sformatowane dane najczęściej spotyka się tylko w konkursach, które są gdzieś tam zamieszczone na Kaglu albo na jakichś innych stronach, gdzie ktoś już sobie zadał trochę trudu, żeby te dane wejściowe wyczyścić, odpowiednio je oznaczyć. No, macie prawie gwarancję tego, że jeżeli kiedykolwiek będziecie pracowali z danymi takimi realistycznymi gdzieś po prostu już w waszej praktyce, w pracy po studiach, tak, albo nawet no, jeszcze w trakcie studiów, jeżeli gdzieś będziecie pracować, to naprawdę istnieje nie tylko niezerowe, ale i bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziecie przeklinali z powodu tego, że dane są gdzieś źle oznaczone, albo że gdzieś ich brakuje, albo że coś jest kompletnie zaszumione, albo bezużyteczne, tak? Także tutaj problemów z danymi nie należy lekceważyć, tak? No i te surowe dane mogą nie być najlepszą reprezentacją z punktu widzenia tego naszego wykonywanego zadania, zwłaszcza jeżeli używamy takich prostych klasyfikatorów, w związku z czym często stosuje się to wydobywanie, tą ekstrakcję cech, te handcrafted features, na przykład w przypadku sygnałów, przetwarzanie sygnałów mowy, tak, jak najbardziej możemy się z tym spotkać. I tutaj mamy przykład takiej cech wyznaczonych sygnału, tak. No tutaj z lewej mamy prosty sygnał dźwiękowy,
jakiś, czy jakiś sygnał zarejestrowany analogowy, tak, po prostu ciągły sygnał, jakiś przebieg czasowy, który został następnie jakoś tam spróbkowany, tak, z którego następnie wyznaczona została transforma ta Fouriera, tak, a tutaj on został przedstawiony w dziedzinie częstotliwości właśnie jako to transformata Fouriera, gdzie jak wiemy mamy wyszczególnienie energii sygnału, jakiejś tam mocy sygnału czy poziomu sygnału, w zależności od tego jak tą transformatę wyliczamy, co z tym później robimy, w różnych pasmach częstotliwości. Tutaj mamy ten przykład z przetwarzania sygnałów, tak, czyli, przepraszam, przetwarzania obrazów, czyli znów cechy Hogg, tak, czyli surowy obrazek dzielimy sobie na jakieś tam okienka i później w każdym z tych małych obszarów liczymy sobie ten histogram gradientów w 8 kierunkach. One są jeszcze ważone siłą gradientu, tak? Także widać ewidentnie, że one się układają wzdłuż kierunków gradientu, tak jak jest gradient na obrazie, czyli no na pewno jest tutaj gdzieś dookoła kółka. Proszę wybaczyć moje nikłe zdolności rysownicze. Ja się wyposażyłem w tablet graficzny, żeby może podnieść jakoś zajęć, ale widzę, że musiałbym oprócz podniesienia swoich możliwości technicznych podnieść jeszcze swoje zdolności. Będę nad tym pracował, obiecuję, może do końca semestru się nauczę. Tak? Także w każdym razie musicie przyznać, że nawet jeśli to, co ja narysowałem na tym slajdzie, nie wygląda jak kółko, to zdecydowanie te gradienty się w kółko układają i tak samo tutaj mamy ramę tego roweru, tak, w postaci takich poziomych pasków. Poziome paski wychodzą mi znacznie lepiej. I teraz, jedna instancja danych wejściowych, tak, może mieć wiele cech, które umożliwiają zaliczenie jej do jednej klasy. Jeżeli sobie jako jedną instancję przedstawimy sygnał, tak, to no, cechami są te poszczególne tutaj poziomy dla konkretnych częstotliwości, tak, tu jest jakiś wyższy poziom, tak, no i te wartości możemy przedstawić w postaci jakiegoś tam wektora, gdzie będzie wartość tutaj pół, tak, ojejku. Tutaj na przykład pół, tak, o, będzie teraz lepiej. Tutaj gdzieś dalej będzie ten wysoki słupek, więc tu będzie na przykład 10, tak, i tak dalej, w postaci wektora wszystko zapisane. No i na przykładzie wspaniałym tutaj, bardzo trudnym owoców, wyjaśnimy sobie może to jeszcze bardziej uproszczony sposób, tak? Jeżeli mamy, no, tutaj owoce, tak? Jedną instancją tych owoców jest albo jabłko, albo gruszka, tak? To jest jedna instancja, tak? Bo podajemy sobie na wejście klasyfikatora na jakiś tam owoc, czy obraz, powiedzmy, tak? I ten obraz może mieć wiele cech, które umożliwiają zaliczenie do danej klasy. Tutaj klasy będziemy mieli dwie, jabłka i gruszki, tak? Czyli tutaj no, zadanie nie jest specjalnie trudne, tak? Wektor klas wygląda tak, że on się składa z jabłek i gruszek. No, i jakież byśmy sobie tutaj cechy wymyślili, tak? Niech to będzie nasz wektor cech tutaj, o, może na dole. No i co? Pierwsza rzecz, która zdecydowanie odróżnia te owoce, to jest kolor, tak? No bo jeżeli coś jest zielone, no to uznajemy to za gruszkę, a jeżeli jest coś czerwone, to uznajemy to za jabłko. No i w takim przypadku, rzeczywiście, jak tutaj widzimy, można było poczynić takie założenie, że to jest taka cecha, tak? Bo kolor jest cechą, to byłaby tutaj w tym przypadku akurat cecha kategoryczna. Kategoryczna, czyli taka, która ma jakieś dyskretne wartości, tak? Czerwony albo zielony. Ale przejdźmy dalej. Co tutaj mamy? Mamy tutaj dodatkowo jeszcze jedną instancję, tak? Danych wejściowych, która należy do klasy jabłko i też ma zielony kolor. W związku z tym trzeba było nasz wektor cech rozbudować o jeszcze jedną. Niech kolor się tym razem nazywa przez C, color, a dodatkowo dajmy S jak shape. I w tym przypadku
absolutnie nie mamy możliwości pomylenia się. Co więcej, pewnie gdybyśmy zastosowali od razu klasę do klasyfikacji, taką cechę jak kształt, powiedzmy, że jabłka są bardziej okrągłe, a gruszki są bardziej gruszkowate, no to pewnie też byśmy się nie pomylili. Także, jak widać, dobór cech przy klasyfikacji jest też bardzo istotny. Tak? Jakbyśmy sobie tutaj jabłka i gruszki akurat klasyfikowali, no to jak wyznaczyć kształt obiektu, jak go opisać, na przykład za pomocą momentów albo jakichś innych rzeczy, to pewnie z przetwarzania obrazów już wiecie. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o tym, co tam wchodzi w takim dużym uproszczeniu. Natomiast wiecie, co to jest instancja, tak? Co to są klasy, co to są cechy, na czym w ogólności uczenie maszynowe polega. No to tak, najogólniejszy schemat uczenia maszynowego wygląda w ten sposób, że mamy jakieś dane wejściowe, jakiś wymienny system. Dlaczego wymienny? No bo często jest tak, w zasadzie najczęściej jest tak, że jeżeli staramy się uzyskać jak najlepsze wyniki, to w miejsce tego wymiennego systemu podstawiamy sobie jakiegoś różnego rodzaju algorytmy, tak? To nie będziemy próbowali tylko jednego, ale możemy tutaj spróbować różnych, tak? Jakiegoś algorytmu pierwszego, a później algorytmu drugiego, potem algorytmu trzeciego, a potem stwierdzimy, że ok, jeden z nich działa najlepiej i decydujemy się na algorytm drugi, bo on nam dał najlepsze wyniki. Także tutaj ten wymienny system, tak? Jakaś funkcja kosztu, funkcja celu. Na przykład, jeżeli chcemy sobie dokonać klasyfikacji na jabłka i gruszki, no to tak funkcja kosztu czy funkcja celu musi się jakoś wiązać z tym celem klasyfikacji. Musi się wiązać z tym, co chcemy uzyskać, czyli to, że chcemy uzyskać jak najdokładniejszy klasyfikator i to będzie pewnie jakoś coś powiązane z dokładnością, tak? Czyli coś, co będzie nam w stanie w postaci matematycznej wyrazić tę dokładność. No i cóż, no, czy to przypomina w jakiś sposób to, jak się uczą ludzie? No, może do pewnego stopnia tak, tak? Dla uczenia nadzorowanego akurat przebiega to w ten sposób, że mamy jakieś dane wejściowe, tak? Tu sobie wchodzi jakaś próbka danych, tutaj mamy taki przykład, że jest to uczenie rozpoznawania cyfr, tak? Ona wchodzi do tego wymiennego systemu, który jest klasyfikatorem. Widzę, że jak rysuję szybciej, to mi idzie lepiej. Muszę się tutaj jakoś może w tę stronę jakoś ten rozwinąć, tak? No i nasz system powiedział, że to, co podaliśmy tutaj, czyli taka odręcznie napisana cyferka, to jest 4. Natomiast, ponieważ jest to uczenie nadzorowane, mamy informację zwrotną, bo ktoś przedtem w jakimś takim wektorze etykiet, tak, dla tej próbki akurat, gdzie tutaj jest wcześniej coś, tak, i dla próbki numer X stwierdził, że to jest etykieta 9. W czym pewnie, patrząc na tą cyferkę, byśmy się zgodzili. Więc jesteśmy w stanie podać informację zwrotną, że nie, to nie jest 4, to jest 9, chociaż one, powiedzmy, są lekko podobne. Zwłaszcza, że ta 9 nie ma tutaj tego łąka na dole. No to to rozpoznanie nie było poprawne, tak? Czyli nasza funkcja kosztu, funkcja celu dostarczyłaby nam informację zwrotną o tym, że zaistniał błąd, tak? I w ten sposób właśnie według jakichś reguł, bo każdy klasyfikator ma jakieś swoje reguły, na przykład sieci neuronowe mają algorytm wstecznej propagacji gradientu, który aktualizuje wagi w sieciach neuronowych, zachodzi uczenie, tak? Następnie jak testujemy? No, zakładamy, że ten nasz system, który jest w tym samym miejscu, tak, działa już tak, jak powinien działać, tak? Już nic nie zmieniałem, bo uczenie zostało zakończone. I znów podajemy tu dane wejściowe, dostajemy informację wyjściową i informację zwrotną, tak? Przy czym tutaj już nie zachodzi uczenie, bo nie aktualizujemy tego systemu, tak? Tutaj już to sprzężenie zwrotne z tego uczenia do naszego systemu, tak, żeby w jakiś sposób zmienić jego wagi, nie zachodzi. Tylko mamy jakieś metody oceny. Często jest to oceniane w zasadzie tym samym kryterium, którym oceniamy to w trakcie uczenia, tak? Bo na przykład nadal interesuje nas dokładność. No i w tym momencie, mając jakiś zbiór danych wejściowych, na których to jakoś testujemy, jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest ostateczna dokładność naszego klasyfikatora, przynajmniej na tym zbiorze, na którym to testujemy, tak? Natomiast jest bardzo ważna zasada, niektórzy ją naruszają, ale ona powinna być nienaruszalna,
nigdy nie testujemy na tych samych danych, na których uczymy nasz klasyfikator, tak? Dlaczego? Troszkę sobie o tym powiemy na kolejnych slajdach, tak? Natomiast generalnie wiąże się to z tym, że testując na tym, na czym uczymy, ryzykujemy nadmierne dopasowanie do naszych danych uczących i w ten sposób klasyfikator może stracić zdolności generalizacji. Czyli będzie świetnie rozpoznawał to, co mu podawaliśmy w ramach uczenia, a jakby ta dziewiątka się różniła już tylko troszkę, na przykład miałaby tutaj dorysowany kawałek ogonka, no to już byłoby nierozpoznana na przykład, tak? Bo ona nie występowała w zbiorze testowym i już nie byłby nasz system, nasz klasyfikator w stanie zgeneralizować tych informacji, które zyskał w trakcie uczenia, przez to, że zaszło nadmierne dopasowanie do danych uczących. Okej, no i mówiliśmy sobie już tutaj całkiem sporo o algorytmach uczenia nadzorowanego, to teraz może takie zebranie rzeczy, które charakteryzują te algorytmy. Uczenie nadzorowane charakteryzuje się tym, że no, jest nadzorowane, czyli mamy nadzór, a ten nadzór bierze się z tego, że wszystkie dane są odpowiednio oznaczone, czyli dysponujemy tak zwaną anotacją danych. Wiemy, czego szukamy, tak? Wiemy, co powinno się znaleźć na wyjściu, tak? Jeżeli mieliśmy tutaj czwórkę, to mogliśmy powiedzieć, że to nie jest czwórka, bo to powinna być dziewiątka i w ten sposób uruchomić jakoś uczenie, tak? Także krytyczne jest to, że dysponujemy tymi anotacjami, tak? Czyli mamy wartość, czy wektor, czy cokolwiek, jakąś próbkę tego na wyjściu, co odpowiada temu, co dajemy na wejściu, tak? Jeżeli mamy zestaw danych wejściowych, to dokładnie wiemy, czego z tych danych wejściowych spodziewamy się na wyjściu i możemy to naszemu algorytmowi przedstawić, tak żeby dać mu możliwość nauczenia się. No trochę to przypomina jakieś tam uczenie, nie wiem, dzieci, tak? Mówimy, że to jest kotek albo to jest piesek, pokazujemy kilka przykładów kotka, kilka przykładów pieska i ktoś się tam w tym momencie uczy, jakiś mały człowiek, tego, że kotek się od pieska różni, tak? Także wiemy, czego szukamy, wiemy dokładnie, czego chcemy nauczyć. I teraz jeszcze jedna rzecz. Mamy dwa takie zadania, tak? W klasyfikacji, czy w uczeniu nadzorowanym. Klasyfikacja i regresja. I klasyfikacja, no to jest takie zadanie uczenia maszynowego, w którym celem jest przewidzenie klasy albo etykiety, która odpowiada naszej próbce danych wejściowych, tak? No i przykładem takiej klasyfikacji może być filtr antyspamowy, tak? Mamy tam dla jednej próbki wejściowej danych, czyli na przykład wiadomości e-mail, informacje o tym, czy dana wiadomość powinna trafić do spamu, czy nie. Czyli jest to tak zwany klasyfikator binarny, tak? Ma tylko dwie klasy, spam, nie spam. Dysponując treścią wiadomości, tak, informacją, czy należy do klasy, dysponujemy treścią wiadomości, tak, i ona na tej podstawie powinien być zaliczona do klasy spam lub nie spam. Natomiast jeżeli mamy taki przykład, że to wyjście nie jest kategoryczne, czyli nie należy do jakiegoś zbioru etykiet, tylko może przybierać wartości ciągłe, to mamy do czynienia z regresją, tak? Musimy przybliżyć funkcję, tak, która przewiduje wartość liczbową. Tak? Mówimy wtedy o regresji i mamy tutaj przykład szkolny, bo jesteśmy przecież w jakimś sensie w szkole i mamy taki przykład, że liczba godzin nauki do egzaminu przekłada się w jakiś sposób na ocenę. Tak? I powiedzmy, że jesteśmy w stanie wyrazić ją jakąś funkcją, jeżeli będziemy teraz dysponowali takimi danymi w postaci, że Adam uczył się 7 godzin, dostał ileś punktów, tak, na przykład 20. Pani Anna uczyła się 15 godzin i dostała 80 punktów. Jeżeli mamy wystarczająco dużo takich danych i mamy jakiś model, czy w postaci wielomianowej, czy w postaci regresji liniowej, który umożliwia nam po podaniu jednej próbki na wejście przewidzenie wartości, no to mamy do czynienia z regresją, tak? Regresja przewiduje po prostu wartości z dziedziny ciągłej. No to skoro mamy uczenie nadzorowane, to jak się łatwo pewnie domyślić, istnieje również uczenie nienadzorowane. Uczenie bez nadzoru polega na tym, że nie musimy mieć tych anotacji, nawet nie musimy wiedzieć, czego szukamy, tak? Natomiast możemy podać pewne wskazówki, na przykład tego, ile grup naszych rzeczy spodziewamy się w
w zbiorze danych wejściowych, tak? No i teraz załóżmy, że mamy takie zadanie, że musimy sobie podzielić zdjęcia z lasu i zdjęcia z plaży, tak? Pamiętam, że chyba może nawet było takie zadanie, gdzie robiliście to na podstawie histogramów, a możliwe, że nie. W każdym razie, mając histogram kolorów i łącząc go w wektor cech, tak? Jedną instancję danych, czyli jedno zdjęcie, możemy na podstawie cech, czyli histogramu kolorów, w takim systemie uczenia nienadzorowanego, tak? Gdzie algorytmy odkrywają na podstawie cech jakieś związki między danymi, na przykład grupują je, po angielsku wykonują clustering, tak? Dzielą elementy tego zbioru na podzbiory, które są w jakiś sposób powiązane, tak? No jeżeli uznamy, że tymi dominującymi cechami jest kolor, to zdjęcia z lasu będą na pewno raczej bardziej zielone, a zdjęcia z plaży będą raczej żółto-niebieskie, tak? Bo będzie niebieskie morze, błękitne niebo i powiedzmy żółty czy tam brązowy piasek. W związku z tym w jakiś sposób algorytm powinien być w stanie, dysponując taką informacją, podzielić to na grupy, tak? I są takie algorytmy, gdzie jak damy te wektory powiązane ze zdjęciami, powiemy szukaj dwóch grup, to one nam te dwie grupy znajdą i później jak mamy te grupy znalezione, no to super, tak? Możemy już później nawet tę informację później wykorzystać do klasyfikacji, bo on wynajduje nam taką średnią reprezentację, na przykład tego, jak wygląda średnie zdjęcie z plaży, średnie zdjęcie z lasu i wtedy, jeżeli podamy jakiekolwiek inne dowolne zdjęcie plaży albo lasu, to powie nam, do którego jest mu bliżej i w ten sposób jest w stanie dokonać klasyfikacji. O tych algorytmach oczywiście, tak jak o poprzednich, będziemy sobie mówić więcej jeszcze dalej w wykładzie. Co ciekawe, mamy też takie możliwości jak zmniejszenie wymiarowości danych, tak? Czyli w przypadku algorytmów, które się uczą bez nadzoru, możemy sobie powiedzieć, które cechy są istotne, tak? Tak jak mieliśmy ten przykład z jabłkiem i z gruszką, mogłoby się właśnie w przypadku działania takiego algorytmu okazać, że one zostały podzielone na grupy, ale z wykorzystaniem w zasadzie tylko jednej cechy, bo kolor był mniej istotny, bo kształt w zasadzie jest tym, co determinuje, co jest jabłką czy gruszką, a nie kolor, tak? Także w przypadku dwóch cech może to nie jest dramatyczna poprawa, natomiast mamy takie systemy, gdzie wyjściowo startujemy od tego, że tych cech są tysiące i na przykład po zastosowaniu tych algorytmów redukcji wymiarowości dowiadujemy się, że istotnych jest 5, co jak łatwo się domyślić znacząco skraca nam czas obliczeń, jest w związku z tym bardzo pożądane. Ok. No to powiedzieliśmy sobie o tym, jakie są te metody uczenia. No to uczenie ze wzmocnieniem też sobie troszkę wcześniej omówiliśmy. Ono jest jeszcze taką specjalną klasą, bo ono jest takie nie do końca nadzorowane, a też niezupełnie nienadzorowane. No i właśnie polega na tym, że wybieramy wpływ na środowisko, agent wybiera wpływ na środowisko, a później patrzy, jak ten wpływ wyglądał i czy on był dobry, czy niedobry i otrzymuje nagrody i kary, tak? O tym oczywiście też powiem więcej, tak? Generalnie mam czasami wrażenie, że teraz ten wykład się stał jakimś takim wielkim, wielkim teaserem tego, co będzie dalej, ale spokojnie, naprawdę będziemy się o tym uczyć troszkę więcej. No ale dalej powiedzmy sobie jeszcze trochę o takich rzeczach, które trzeba wiedzieć, no powiedzmy na samym początku. Te rzeczy będą też potrzebne, przydatne w tym wykładzie, generalnie w tych wszystkich metodach zaawansowanego przetwarzania obrazów, bo jak już sobie powiedzieliśmy na poprzednim wykładzie właśnie z tego przedmiotu, one są w bardzo dużej mierze oparte o uczenie maszynowe, dlatego ta wiedza o klasach, o cechach, o tym, jak sobie teraz powiemy, jak podzielić nasze dane, którymi dysponujemy na zbiory uczące, walidacyjne, testowe i tak dalej, na pewno będzie też przydatna, także no, zachęcam do tego, żeby się tutaj z tym dalej mimo wszystko zapoznać. Ok, no to tak, jak mamy dane wyjściowe, czyli ileś tam zdjęć tych jabłek i gruszek i na przykład oznaczeń, także one mają jakiś kolor, jakiś kształt, to jeżeli chcemy sobie zgodnie z regułami sztuki wytrenować nasz algorytm, to w ogólności dzielimy ten zbiór ogólny wszystkich naszych danych na trzy takie podzbiory. Na zbiór uczący, na zbiór walidacyjny i zbiór testowy. Już sobie powiedzieliśmy tak, że testowanie na tym samym
na czym uczyliśmy, tak, nie jest dobrym pomysłem, bo możemy wtedy uzyskać taki klasyfikator, który zdecydowanie nie będzie generalizował. No i tak, zbiór uczący to dane, które wykorzystujemy do właściwego uczenia. Tak? Normalne dane treningowe to są te, za pomocą klasyfikator aktualizuje swoje wagi. Tak? I to jest zdecydowana większość tych wszystkich danych, którymi dysponujemy. Tak? No, dane są cenne, staramy się, żeby nasz algorytm podczas uczenia zobaczył jak najwięcej tych danych, które mają zmienić jego ustawienia, jego jakiś tam wewnętrzny stan. No i ten podział wynosi na przykład 70 do 15 do 15, tak? Czyli 70% na zbiór treningowy, po 15 na walidacyjne i testowe. Niekiedy, jeżeli nie chcemy stroić sobie tam algorytmu, to ten zbiór walidacyjny wyrzucamy, ewentualnie uczący i walidacyjny tylko wykorzystujemy, tak? Generalnie no, z najlepszymi regułami sztuki to powinno być tak, że uczący, walidacyjny, testowe wszystkie występują no, podzielone w jakichś tam proporcjach, tak? 60 do 20 do 20, tak? Jeżeli tych danych jest bardzo mało, to 50, 25, 25 na przykład, bo jeżeli mamy tylko kilkadziesiąt próbek, to żeby jakoś tam wiarygodnie to przetestować, nie powinniśmy tutaj, no nie wiem, testować tego na jednej albo na dwóch, tak, próbkach, jeżeli ten podział na procenty by się z tym wiązał, tak. No wszystko właśnie zależy od tego, ile danych mamy do dyspozycji, bo jeżeli mamy taki jakiś ogromny zbiór danych z milionami próbek, co jest na przykład, no, zdarza się tak w przypadku sieci neuronowych, że karmimy jakimiś tam milionami, dziesiątkami milionów, nawet setkami milionów próbek, na przykład obrazów, to te podziały mogą być bardzo skrajne, na przykład 96 do 2,2%, tak? No i tak, zbiór testowy to jest to, co rzeczywiście wykorzystujemy do uczenia, tak? Zbiór walidacyjny służy do tego, żeby testować pewne rozwiązania i jest takim substytutem pewnego zbioru testowego, tak? Na nim wykonujemy strojenie parametrów algorytmów, bo algorytmy w zależności od tego, co stosujemy, mogą mieć swoje jakieś wewnętrzne nastawy, tak? I możemy stwierdzić, że nastawa A działa lepiej, B działa lepiej, C działa lepiej na takiej wartości. I robimy to nie na finalnym zbiorze testowym, tylko najczęściej robimy to właśnie na tym zbiorze walidacyjnym. Albo na walidacyjnym podzbiorze wybieramy algorytm, który ma rozwiązywać nasz konkretny problem. Na przykład mamy drzewo decyzyjne, a później mamy tą maszynę wektorów nośnych, a później jeszcze coś. I na zbiorze walidacyjnym patrzymy, który z tych algorytmów lepiej się sprawuje i z jakimi nastawami, tak? Na pewnych algorytmów, o czym sobie też będziemy mówić za chwilę, zastosowanie zbioru walidacyjnego umożliwia identyfikację przeuczenia, tak? Czyli to, kiedy ten algorytm, tego momentu, kiedy ten algorytm zaczyna się już przeuczać, czyli nadmiernie dopasowywać do danych uczących, tak? No, zbiór testowy, prosta sprawa, tak? Kończymy, stwierdzamy, dobra, na naszym treningu walidacyjnym uzyskaliśmy już to, co nam tam, powiedzmy, odpowiada, albo wiemy, że już tam za bardzo nic nie da się poprawić. Finalną dokładność wtedy badamy na tym zbiorze, tak? To jest coś do ostatecznej oceny skuteczności klasyfikacji. Inną taką przydatną rzeczą, którą warto wiedzieć, o której warto wiedzieć, jest tak zwana k-krotna walidacja krzyżowa. Tak? Dlaczego k-krotna? K jakby oznacza nam tutaj liczbę, na którą dzielimy liczbę porcji, na którą dzielimy sobie zbiór uczący razem z walidacyjnym. Tutaj mamy taki przykład, tak? Podziału na zbiór uczący, walidacyjny i testowy w proporcjach 60, 20, 20. A tutaj mamy to samo, tak? Podziału na takie porcyki do właśnie czterokrotnej walidacji krzyżowej. W tym przypadku to K, tak? To właśnie 4. Możecie zapytać, dlaczego, skoro mamy tutaj 5 porcyjek, to mówimy o czterokrotnej walidacji krzyżowej. Otóż dlatego, że tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, w takim najlepszym, idealnym, super poprawnym przypadku ten zbiór testowy sobie odkładamy na bok i z nim nic nie robimy do momentu finalnego testu, tak? No i dlatego tutaj nam zostają 4, tak? Raz, dwa, trzy, cztery równe porcyjki danych, z których mamy wyodrębniony zbiór uczący i zbiór walidacyjny. No i z tymi czterema porcjami danych robimy to, co normalnie, tak? Te trzy porcyjki, tak, które są oznaczone na niebiesko jako dane uczące, wykorzystujemy normalnie do uczenia klasyfikatora. No a tutaj do walidacji, tak? Tą żółtą.
ale co później robimy? W następnej kolejności robimy coś takiego, że przesuwamy sobie ten zbiór walidacyjny na tą inną część, tak? Na tą inną porcyjkę. W tym momencie wykorzystujemy to, co wcześniej wykorzystywaliśmy do walidacji, tak? Tę część, jako część zbioru uczącego, a zbiór walidacyjny nam się zmienia, tak? I robimy tak jeszcze raz, i robimy tak jeszcze raz, cztery razy, tak? Dla czterokrotnej walidacji, robimy, walidacji krzyżowej robimy to cztery razy, dla dziesięciokrotnej robilibyśmy to 10 razy. No i teraz mamy tutaj ostatni etap, tak? Już wykorzystaliśmy wszystkie cztery kombinacje, tak naprawdę, cztery możliwe podziały, korzystając z tych takich czterech porcji. No i możemy ostateczną dokładność na zbiorze testowym określić. Dokładność na zbiorze tym finalnym testowym określa się w ten sposób, że dokonuje się klasyfikacji za pomocą tych czterech wyuczonych modeli, wyciąga się wartość średnią, a stosując ten taki stosunkowo prosty trik, tak, niestety wydłużający trochę czas uczenia, bo musimy to zrobić cztery razy, zapewniamy sobie to, że każdy kawałek tego zbioru, który tutaj mamy, jest w jakiś sposób do tej klasyfikacji wykorzystany przez przynajmniej jeden z modeli, tak? Żadnej tych porcji danych nie odrzucamy tak naprawdę z uczenia, dzięki czemu, zwłaszcza w przypadku, kiedy tych danych mamy mało albo czujemy, że ich jest mało, stosunkowo mało na ten problem, który chcielibyśmy rozwiązać, możemy sobie do pewnego stopnia z tą niedogodnością poradzić. Także ta k-krotna walidacja krzyżowa jest w ten sposób stosowana. No jeżeli danych jest bardzo dużo, jeżeli one są świetną jakąś tam statystyczną reprezentacją ogólnego rozkładu, to ostatecznie ona nam niewiele da. Natomiast rzeczywiście jest to technika, która jest stosowana. Spokojnie możecie się z nią w praktyce spotkać. Jeżeli będziecie widzieli, że ktoś to wykorzystuje, to wiecie dlaczego, wiecie po co i wiecie przede wszystkim teraz, jak to zrobić. No i teraz tak, kontynuując, tak, co tutaj jeszcze może się stać, tak, jak nie dopuścić do przeuczenia, żeby nie było jak tutaj na tym obrazku, tak, z tą pizzą, że działanie algorytmu na danych treningowych kontra na danych testowych. Generalnie uczenie najczęściej jest jakimś takim kompromisem między obciążeniem i wariancją, tak? Bias i variance, po angielsku nazywa się to bias variance trade-off. No i polega generalnie ten problem na tym, że chcemy zapewnić z jednej strony świetne dopasowanie do tych naszych danych treningowych, z drugiej strony nie chcemy pozbawiać naszej metody klasyfikacji, czy naszej metody jakiegoś tam uczenia, czy robienia czegokolwiek z danymi, zdolności do generalizacji z danych wejściowych, których ta metoda nie widziała, tak? I to można przedstawić na następującym przykładzie, tak? Jeżeli założymy sobie, że dysponujemy jakimiś takimi danymi, które widzimy tutaj po prawej stronie, chcemy przewidzieć wartości Y, tak? Dla pewnych wartości X, tak? Czyli wartości Y, są tutaj, tak? Wartości X są tutaj, czyli po prostu funkcje, tak, y równa się jakoś tam f od x i to f od x musimy sobie znaleźć, to f od x jest naszym algorytmem, tak? No i chcemy przewidzieć później też wartość y dla wartości x, które się nie znajdowały w zbiorze uczącym. Co możemy zrobić? No, mieszamy jakoś tam, tak, czyli po prostu tasujemy, robimy przemieszanie danych, tak, także one są w jakiejś losowej kolejności. To jest dobra praktyka generalnie, żeby one nie przychodziły w jakiś tam uporządkowany sposób, tak, tylko zupełnie pomieszane, posortowane losowo. Następnie dzielimy na jakiś tam zbiór uczący, walidacyjny i testowy, przyglądamy się tym danym, tak. No mamy jakąś funkcję, jeżeli założymy, że to jest jakaś funkcja f od x, no to pewnie, może nawet nie głupim założeniem byłoby stwierdzenie, że będzie to pewnie jakiś wielomian. No i stwierdzamy, że wielomian powinien być w porządku. No i jeżeli wielomian powinien być w porządku, to nasz algorytm uczenia powinien znaleźć współczynniki tego wielomianu, czyli wartości ak, tak, gdzie k jest jakąś liczbą naturalną. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej w takim tutaj wyrażeniu. No i tak,
Problem polega na tym, że trudno powiedzieć, jaki powinien być rząd tego wielomianu, tak? Jeżeli będziemy się starać wykorzystać tylko dane zbioru uczącego, no to wyjdzie nam, że im wyższy rząd wielomianu, tym lepiej, no bo generalnie model będzie starał się świetnie dopasować do tych naszych danych wejściowych, danych uczących, tak? No ale czy to rzeczywiście jest dobra droga? Czy to rzeczywiście jest prawda? Okazuje się, że jeżeli sprawdzimy to sobie później na zbiorze testowym, to taki model, który się świetnie dopasował do danych, które mieliśmy na wejściu, które są pewnym podzbiorem tylko, tak, naszych danych, przypominam, tak, bo mamy tylko 60% zbioru uczącym, tak, i ostatecznie otrzymaliśmy coś takiego, no nie będzie to najlepsza droga, bo jak dołożymy jakieś takie próbki, których nasz algorytm nie widział, które sobie leżą tutaj, tak, gdzieś one są bardzo daleko od tej wyostymowanej funkcji wielomianowej, tak. Czyli po sprawdzeniu na zbiorze danych testowych okazuje się, że błąd przy wyższym rzędzie wielomianu jest tak naprawdę znacząco większy niż przy niższym i model wyższego rzędu, tak, wyższego rzędu wielomian ma, jak to mówimy, słabe właściwości uogólniające, czyli przedstawienie mu danych, które nie były częścią zbioru uczącego, powoduje, że ten algorytm się jakoś tam gubi. I to jest efekt, który nazywamy się nadmiernym dopasowaniem do zbioru uczącego, tak, do danych ze zbioru uczącego. Po angielsku nazywa się to overfitting, tak? I no to jest to, jak to tutaj pewnie się domyślacie, zjawisko niekorzystne i powinniśmy go unikać, tak? Starać się je zidentyfikować, jeżeli wiemy, że mamy z nim do czynienia, w jakiś sposób starać się mu zapobiegać. Z kolei błąd obciążenia wynika z błędnych założeń w algorytmie uczącym. Tak, próbujemy na przykład tutaj, nie wiem, dopasować jakieś funkcje koła, tak, albo elipsy do tych danych i wychodzi nam coś, co zupełnie nie pasuje i generalnie też będzie słabo nam wyjaśniało dane, które nie będą pochodzić ze zbioru uczącego. Tak? Zbyt duży błąd obciążenia powoduje, że nie wykrywamy istotnych związków między cechami a wyjściem, naszym wynikiem klasyfikacji czy wynikiem regresji. No tutaj taki wniosek, który płynął z tego, co mieliśmy, jest taki, że to prawdopodobnie jest funkcja liniowa, ale być może dane były w pewien sposób zakłócone i nie są idealnie leżące, nie leżą idealnie na linii, natomiast linia jest zdecydowanie lepszym modelem dla tych danych. Tak, linia jest zdecydowanie lepiej odwzorowuje. I błąd obciążenia, tak, wynika z tego, że wybieramy taką na przykład zupełnie niewłaściwy model, tak, albo w jakiś sposób niedostosowany do tych naszych danych, tak, i przez to nie wykrywamy istotnych związków między wejściem a wyjściem. A błąd wariancji wynika z czułości na takie małe fluktuacje w danych wejściowych. Tak, właśnie te fluktuacje tutaj spowodowały, że ten algorytm stał się algorytmem wielomianowym wyższego rzędu, bo nasza krzywa się tam starała jakoś tam super do niego dopasować i wyszły nam z tego takie rzeczy, jak tutaj było widać po prawej, co nie było w ostatecznym rozrachunku korzystne, tak? Zbyt wysoka wartość wariancji powoduje po prostu przeuczenie i osłabia zdolności do generalizacji, tak? Są dopasowane te modele do takiego losowego szumu wokół danych wejściowych. No, oczywiście nie chcemy się dopasować do szumu, chcemy się dopasowywać do tej sensownej, niosącej coś ze sobą informacji. Nie wykrywamy w tym momencie rzeczywistych reguł, które gdzieś tam jesteśmy w stanie wnioskować z danych, tylko właśnie dopasowujemy się do szumu. Tych błędów zwykle nigdy nie udaje się zredukować i do pewnego stopnia nasz model zawsze jest obciążony jakimś błędem wariancji, tak, albo tym błędem obciążenia. I dlatego mówimy o tym kompromisie, tak? Kompromis to Bayes, Variance, Trade-off, tak? Musimy tak jakoś dopasować ten nasz model, żeby ani jedno, ani drugie nie było zbyt duże, tak? Czyli interesuje nas osiągnięcie tego sensownego kompromisu. No i teraz tak, jak wykryć, tak, ten problem, tak? Tutaj mamy taki fajny wykres, gdzie zwykle się nim ilustruje, tak? On rzeczywiście nie zawsze tak wygląda, nie zawsze tak w jakiś ewidentny sposób coś pokazuje, ale powiedzmy schematycznie dobrze przedstawia to, co się dzieje, tak? Mamy błąd klasyfikacji, tudzież błąd regresji, skomplikowanie modelu, no i te przedziały, gdzie mamy do czynienia z wysokim błędem obciążenia i z wysokim błędem wariancji, z dużym problemem wariancji.
Więc jeżeli mamy błąd obciążenia, to mamy wysoki błąd na zbiorze uczącym i błąd na zbiorze walidacyjnym też o podobnej wartości. Tutaj widać, że w tym przedziale, tak, te krzywe idą sobie w sumie nie za daleko od siebie, ale poziom błędu jest dalej stosunkowo wysoki, tak? Nasze klasyfikatory nie działają dobrze, ale no, jakby i uczenie, i walidacja są do siebie zbliżone, tak? Tutaj z kolei mamy taki przedział, gdzie jest OK, tak? Jeszcze nie zaczęliśmy się przeuczać, bo to przeuczenie to jest właśnie ten obszar, kiedy niski błąd na zbiorze uczącym, tak? Tutaj widać, że on cały czas maleje. Model zaczyna się w związku z tym dopasowywać do takiego lokalnego, losowego szumu, który otacza dane uczące. Natomiast błąd na zbiorze walidacyjnym rośnie, tak? Czyli jeżeli wprowadzamy próbki, które nie są częścią zbioru uczącego, to okazuje się, że z czasem nasz model, tak, klasyfikator, regresor, cokolwiek, staje się gorszy w uogólnianiu, bo coraz gorzej klasyfikuje próbki, których nie widział w procesie uczenia, tak? Czyli ten sweet spot, ten punkt, który nas interesuje, jest gdzieś tutaj, tak? Tu jest to miejsce, gdzie następuje przegięcie. No nie zawsze, tak jak mówiłem, jest takie ewidentne, ale to miejsce jest super, nas interesuje i tutaj byśmy chcieli być. I na przykład w uczeniu sieci neuronowych zwykle daje się go dość łatwo zidentyfikować przez uczenie właśnie i śledzenie w trakcie uczenia procesu uczenia tych wartości dokładności czy jakichś innych metryk na zbiorze uczącym i na zbiorze walidacyjnym. Jak sobie radzić z tym błędem obciążenia? Tak? Po pierwsze, możemy zebrać więcej danych. Być może mając więcej danych, nasz model wygeneruje jakieś zależności, które będą lepiej te dane wyjaśniały. Albo zmniejszyć liczbę cech, bo może nasz model jest zbyt skomplikowany. Albo spróbować innego modelu, tak? Czyli na przykład nie próbować dopasować tego do równania okręgu, tylko dopasować do równania jakiegoś wielomianu, albo nawet prostej, tak jak mówiliśmy w tych poprzednich przykładach, tak? Natomiast duży błąd wariancji to więcej iteracji algorytmu uczącego, o ile to możliwe, albo po prostu zatrzymanie w odpowiednim momencie. Możemy zwiększyć złożoność modelu, możemy dodać więcej cech, tak, żeby jakby zmniejszyć wpływ szumu wokół pojedynczych cech, tak, spróbować też innego modelu. Generalnie czasami to jest tak, że są reguły, ale to też trochę przypomina sztukę i wymaga pewnego doświadczenia, tak? Co jeszcze? O danych, tak? Mówiliśmy sobie, że no dane generalnie to jest ciężka sprawa i one często są jakoś zaszumione albo w jakiś inny sposób zakłócone, zwłaszcza jeżeli to są dane, które pochodzą z rzeczywistego źródła, jeszcze ich nikt nie przejrzał. Ludzie mogą się pomylić przy oznaczaniu, coś może być źle, na przykład jakieś super prześwietlone zdjęcie, tak? Albo coś w tym stylu, albo jakiś zaszumiony pomiar, bo ktoś tam, nie wiem, obok włączył kuchenkę mikrofalową. No bardzo, bardzo różne rzeczy mogą się zdarzać, tak? Czyli dobrze jest zobaczyć, czy dane nie zawierają jakichś takich ewidentnych, oczywistych, systematycznych błędów, tak, pomiarowych. Może da się jakoś w prosty sposób takie błędy zidentyfikować i usunąć, tak? Prześwietlone zdjęcia będą pewnie białe, możemy po histogramie sprawdzić, tak? Jeżeli mamy do czynienia z tym na przykład, że przez jakiś czas czujnik jakiś albo mikrofon nam się odłączył, to będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo długi czas z zupełnie zerową wariancją sygnału na przykład na wejściu jakimś analogowo-cyfrowym i w ten sposób można taki przedział też wziąć i usunąć, tak? A jeśli się nie da, to no, oczywiście są jakieś metody, którymi można sobie poradzić, tak? Na przykład ten Ranzak, który poznaliśmy w zeszłym semestrze w przypadku zastosowania dla układów przetwarzania obrazów, tak? Ale no, oprócz Ranzaka mamy jeszcze trochę innych metod, które na przykład umożliwiają estymację modelu matematycznego, również w obecności pewnego rodzaju błędów grubych, tak zwanych outliers. No i one mogą być specyficzne do stosowania, tak? Ale no, czasami jest coś, co dodatkowo umożliwia nam poradzenie sobie z jakimiś problemami. Czasami to w zależności od algorytmu, tak, pomaga normalizacja danych, tak. Niektóre algorytmy działają lepiej, jeżeli ograniczymy sobie, znormalizujemy albo zestandaryzujemy zakres danych wejściowych, tak. Czyli jak już mamy te cechy, to na przykład fajnie jest je przeskalować tak, żeby one działały w zakresie od 0 do 1. Po prostu poprawia to numeryczną stabilność algorytmu, przyspiesza zbieżność i sprawia, że szybciej się liczy, tak, albo z zakresu od minus 1 do 1, albo czasami robi się tak, że wylicza się wartość średnią i wariancję sygnału na przykład, albo obrazu,
i odejmuje się wartość średnią od wszystkich wartości w zbiorze uczącym i dzieje się to przez wariancję, tak? Też powoduje jakieś takie wycentrowanie sygnału, tak? I zmianę jego zakresu zmienności. Taki zabieg nazywa się standaryzacją, tak? Czasami na przykład te wektory wejściowe normalizuje się do tego, żeby wektor danych wejściowych miał jednostkową długość, w sensie takiej długości w przestrzeni euklidesowej, tak? No, bardzo dużo jest metod normalizacji i standaryzacji. To są takie, powiedzmy, najbardziej standardowe. Są takie algorytmy, które specjalnie nie są czułe na to, że coś tam jest niezastandaryzowane. Na przykład drzewa decyzyjne sobie zawsze radzą jakoś tam. Więc o ogólnych regułach sobie powiedzieliśmy, natomiast szczegóły zwykle znajdziemy w opisach. Zwykle znajdziemy w opisach algorytmów, tak, konkretnych, i tam należy szukać jakichś wskazówek. Natomiast te ogólne reguły najczęściej znajdują jakieś tam zastosowanie. Teraz tak, słóweczko o tym, z czego będziemy korzystać dość intensywnie, no na laboratoriach, bo na wykładach to nie. To biblioteka Scikit-Learn. Nie wiem, czy któryś z Państwa już mieli z nią do czynienia. No, ale generalnie to jest biblioteka, która jest częścią tego stosu Pythonowego oprogramowania naukowego. Tak jak te biblioteki typu NumPy, SciPy i tak dalej. Matplotlib, tak, Scikit-Image. No, biblioteki, które generalnie umożliwiają robienie różnych ciekawych rzeczy z danymi numerycznymi. Zawiera gotowe implementacje bardzo wielu algorytmów uczenia maszynowego i bardzo wielu rzeczy, które są takimi fajnymi narzędziami, które na przykład umożliwiają standaryzację danych, robienie czegoś w ramach jakiegoś takiego filtrowania, otrzymania, wizualizację jakichś ciekawych rzeczy z tych danych. Bardzo, bardzo fajna rzecz, będziemy z niej korzystać. Jest open source'owa, darmowa, ma bardzo dużo dokumentacji, dużo przykładów i możemy sobie również z niej skorzystać w produktach komercyjnych nieodpłatnie, co też jest zdecydowaną zaletą, tak? Interfejs jest prosty. Jak widać na tym prostym przykładzie tutaj, tworzymy klasyfikator, tak, podając nazwę algorytmu. No, dla drzew decyzyjnych jest ona inna, na przykład dla maszyn wektorów nośnych czy czegokolwiek jest inna, tak. Algorytmy mają swoje specyficzne parametry, które przekazujemy później tutaj, tak. No i później generalnie ustandaryzowanym interfejsem jest metoda fit, tak, czyli uczenie, gdzie przekazujemy dane uczące i na przykład etykiety, tak, w postaci wektora. A po nauczeniu, tak, naszego klasyfikatora, naszym klasyfikatorem jest to CLF, które stworzyliśmy, tak, tak, no, taki obiekt. Mamy też metodę predict, która na danych testowych wygeneruje nam wyniki naszej klasyfikacji lub regresji. Także bardzo, bardzo prosty interfejs. OK, no to powiedzieliśmy sobie o rodzajach klasyfikacji, regresji, algorytmach nadzorowanych, nienadzorowanych. No, jeszcze przez jakiś czas będziemy traktować te algorytmy jako czarną skrzynkę. No, na potrzeby tego wykładu, który teraz jakoś tam jeszcze mamy, powiemy sobie, jak oceniamy zdolność algorytmów, no, do działania, tak? Jak oceniamy ich dokładność, jak oceniamy ich jakość, jak oceniamy jakość zwracanych przez nie wyników. No i w przypadku klasyfikacji takim podstawowym narzędziem jest tak zwana tablica pomyłek, którą mamy tutaj. I jak widać, mamy cztery możliwe odpowiedzi, tak? Tutaj dla przykładu klasyfikacji binarnej, czyli takim, która mamy dwie klasy, coś pozytywne albo negatywne, tak? Albo tak, nie, zielony, czerwony, cokolwiek. I to jest odpowiedź prawdziwie pozytywna. Jeżeli próbka była pozytywna i została przez klasyfikator zaliczona jako pozytywna, fałszywie pozytywna, jeżeli w rzeczywistości była negatywna, a przewidziano, że jest pozytywna, i dla próbek, które są pozytywne, a rzeczywiście zostały przewidziane jako negatywne, są fałszywie negatywne, tak? Fałszywie negatywne, bo są negatywne, a nie powinny być. No i ostatnia rzecz, prawdziwie negatywne, czyli te, które były negatywne i zostały przewidziane jako negatywne, tak? Czyli tutaj mamy
Tutaj mamy to, co jest dobrze. Te dwa. A pozostałe dwa są źle. To, co jest fałszywie, to znaczy, że tutaj nam się klasyfikator pomylił. Mówi się też czasami o błędach, tak? Te dwa błędy, które tutaj mamy, czyli to, co nie leży na tej przekątnej, tak? Czyli fałszywie negatywne, fałszywie pozytywne. To są błędy typu pierwszego, błędy typu drugiego, tak? Błąd fałszywie pozytywny, no tutaj, tak? Fałszywie negatywny tutaj. Czyli przewidujemy coś, co rzeczywiście ma miejsce, jako coś, co nie ma miejsca, albo jakąś tam w drugą stronę. Także no, wydaje mi się, że to nie jest specjalnie skomplikowane i tej binarnej klasyfikacji raczej nie mamy tutaj wątpliwości, co jest czym, tak? Klasyfikator się pomyli, to możemy pomylić na dwa różne sposoby. I teraz klasyfikacji próbek, tak? Bo to miary, znaczy te charakterystyki dotyczą pojedynczych próbek, tak? Podajemy jedną porcję danych wejściowych, dokonujemy na nich predykcji, no i coś tam ten nasz algorytm zwróci i to będzie jedna z tych czterech możliwości, tak? Z tych czterech różnych przyporządkowań dla każdej próbki możemy określić inne metryki. I tak, precyzja to jest liczba wszystkich prawdziwie pozytywnych próbek do sumy prawdziwie pozytywnych i fałszywie pozytywnych, tak? Czyli wszystko, co wszystkie pozytywne do wszystkie prawdziwie pozytywne do wszystkich pozytywnych, także tych, które zostały fałszywie zaliczone jako pozytywne, tak? Dokładność, accuracy po angielsku, jest wyrażona wzorem takim, tak? Czyli prawdziwie pozytywne i prawdziwie negatywne, czyli tam, gdzie się algorytm nie pomylił, do wszystkich razem próbek, tak? Czyli generalnie stosunek wszystkich prawidłowych predykcji do wszystkich predykcji łącznie, tak? Czułość, recall, to jest coś takiego, tak? Prawdziwie pozytywne do sumy prawdziwie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Dla klasyfikatorów binarnych mamy jeszcze coś takiego jak F1 score F-measure, które jest wyrażone takim wzorem i jest taką chyba najwięcej mówiącą miarą. Najczęściej się podaje kilka tych metryk. Dlaczego jakby sama dokładność albo sama precyzja może nie mówią całej historii, to powiemy sobie właśnie za moment, czyli w sumie nawet teraz, tak? No i historia wygląda następująco, tak? Historia z życia. Czy możemy zbudować beznadziejny klasyfikator, który będzie miał dużą dokładność, czyli to accuracy, tak? Tutaj mamy, jak już mówiłem, przykład z życia, tak? Mamy taki wykres za całą dobę, kiedy włączone były jakie urządzenia. Czyli tutaj mamy jakąś zamrażarkę, tak, kino domowe, jakieś wszystkie inne, tak, zmywarkę, pralką suszarkę, dzbanek i tam jeszcze inne rzeczy, tak. No i tutaj za pomocą tych kolorków i jest wyrażone, kiedy coś było włączone, w jakim czasie, tak. Mamy w związku z tym też takie zadanie, to się nazywa NILM, czyli Non-Intrusive Load Monitoring, gdzie ze zbiorczego jakiegoś poboru energii staramy się przewidzieć, które urządzenie jest włączone jak długo, tak? Czyli na przykład starając się przewidzieć, kiedy włączona jest pralka suszarka, to spodziewalibyśmy się czegoś takiego, tak? No to tutaj jest przesunięte w górę, tak? Po prostu niski poziom oznacza, że nie jest włączona, a wysoki, że jest, tak? I szacujemy ten czas, że on tutaj gdzieś tam, nie wiem, koło 19 się włączył, 21 z kawałkiem się wyłączył, tak? I powinno to być włączone właśnie w tym momencie, no bo jak widzimy, ten czerwony kolor występuje w tym przedziale. I takiego czegoś byśmy się spodziewali, tak? Powinno być dobrze, tak? Nasz klasyfikator powinien zadziałać. No i załóżmy sobie, że nasza predykcja wyglądała następująco, tak? Nasza predykcja wyglądała następująco, no i zgodnie ze wzorem, mamy dokładność taką, tak, że próbki zaliczone jako prawdziwie pozytywne, no było 0, bo mieliśmy cały czas wyłączone, tak,
Gdzież tutaj mamy nasz kursor? A tutaj. Próbki prawdziwe, pozytywne mamy tutaj, tak? Ich jest 0. No bo jak się cofniemy do tego, tutaj prawdziwie nie widzieliśmy nic, tak? Prawdziwie negatywnych jest sporo, tak? Bo jest ich dużo. To było. Może sobie zmienię kolor. I to poprawi mi nieco widoczność, tak? Prawdziwie pozytywnych było 0, prawdziwie negatywnych jest dużo. 22,5, tak? Nasza cała doba ma 24 godziny. 22,5 plus 1,5. Co daje nam dokładność całkiem sporą. To jest 94%, tak? No i jakby ktoś stwierdził, że kurczę, zbudowałem klasyfikator o dokładności 94%, no to generalnie możemy się poklepać po plecach, tak? Jest super, oddajemy coś takiego klientowi, tak? Wyobrażamy sobie, że jest nieźle, zarobiliśmy mnóstwo kasy, no 94% to musi być naprawdę rewelacja, tak? No, tymczasem, no nie jest to, jak sami widzicie, dobrze, bo dla takiego przypadku F1 Score, tak? Czyli F-Measure, czy jak to tam nazwać, tak? Różnie to jest nazywane, no a generalnie to F się pojawia, jest takie, tak? Dwa razy precision, razy recall, przez precision plus recall, tak? I nasze accuracy 94%. Niestety w tym przypadku nas nie ratuje, tak? Nic nam nie daje, bo jak spojrzymy na te wzory, w recall true positive występuje w liczniku, tak? Jak wiemy, true positive było 0, w związku z czym 2 razy 0 razy coś daje nam 0 i nasz F-score jest słaby. Także w przypadku algorytmów uczenia maszynowego, określenie tego, jak będziemy coś oceniać, czyli co mierzyć i w jaki sposób, jest naprawdę kluczowe. I z punktu widzenia waszego, tak, czyli wykonawcy, bo wy robicie jakiś system, wiecie, jaki on ma być dobry, ale też może z punktu widzenia, jeżeli będziecie klientem, tak, żeby wam nikt nie sprzedał czegoś, właśnie mówiąc, że zbudowałem klasyfikator o dokładności 94%, tak. Także dobrze jest wiedzieć, naprawdę dobrze jest wiedzieć, co się mierzy i naprawdę dobrze jest wiedzieć, co komuś sprzedajemy, albo wiedzieć, co chcemy od kogoś kupić, tak? I to mierzenie bardzo wielu rzeczy zwykle pozwala nam podjąć naprawdę znacząco lepszą decyzję niż mierzenie tylko jednego współczynnika. No dobrze jest jeszcze, jeżeli on jest zdefiniowany, tak? Bo naprawdę ludzie przez dokładność rozumieją najróżniejsze rzeczy. Okej, okay. No tych miar, oprócz tego, co sobie powiedzieliśmy, tutaj tak mamy taki rozszerzony zbiór, tak, ten nasza pierwsza wersja tej macierzy pomówek wyglądała tak, jak widać tych miar mamy troszkę więcej. To jest akurat coś, co pozwoliłem sobie bezczelnie wyciąć z Wikipedii i tam dużo tych rzeczy mamy po prostu omówionych. Namawiam do tego, żeby sobie ewentualnie dokładnie spojrzeć w niektórych z tych współczynników. One są czasami rzadziej, czasem częściej stosowane, na przykład negative predictive value albo SPC, swoistość, są na przykład stosowane w medycynie, tak? Także zależnie od zastosowania, ktoś może sobie zażyczyć mierzenia różnych rzeczy. No i warto sobie tutaj to mieć na uwadze. Także dobrze wiedzieć, co mierzymy, dobrze wiedzieć, w jaki sposób, dobrze wiedzieć, jakie są specyficzne miary, na przykład też dla danej domeny, bo czasami są takie miary, które są bardzo ściśle domenozależne, tak? Na przykład będziemy sobie na tym drugim wykładzie mówić na przykład o miarach, które są w zasadzie stosowane tylko i wyłącznie w ocenie segmentacji, tak? Ok, ale tym razem jeszcze jedziemy sobie z jakichś takich rzeczach normalnych, powiedzmy normalnych, w sensie takim szeroko wykorzystywanych i standardowych. I to jest inny przykład takiej miary. To jest macierz pomyłek dla wielu klas, tak? Tam mieliśmy te false positives, false negatives, true positives, true negatives. Tak, tutaj mamy na przykład taki przypadek, gdzie mamy klasyfikację ręcznie napisanych cyferek, tak? Tutaj przykłady cyferek są z lewej i z prawej strony. Z lewej strony, przepraszam, 7, 1, 3, 1, 2, 9. A to, co mamy po prawej, to jest macierz pomyłek, czyli po angielsku confusion matrix dla wielu
klas, tak? Widać, że naszym klasyfikatorem był klasyfikator drzewiasty. No i tak, co mówi nam Maciej Pomorek, tak? Po lewej stronie mamy wynik prawdziwy, a na tej osi dolnej, tak, mamy wynik z klasyfikacji. Czyli na przykład to pole mówi nam, ile razy jakiś prawdziwy wynik, tak, czyli ósemkę, pomylono z jedynką. No widać, że 21 razy, tak? Że spodziewając się ósemki, otrzymaliśmy jedynkę 21 razy. Jak widać, że no, ten klasyfikator generalnie działa, bo na przekątnej mamy tak naprawdę najwięcej przypadków, tak? I z tej tabeli można wyczytać naprawdę sporo. Ogólna dokładność klasyfikacji na przykład to jest suma elementów na przekątnej podzielona przez sumę wszystkich elementów w macierzy. Tak, jak widać, na przekątnej jest tego najwięcej, bo przekątna to są te wszystkie przypadki, gdzie nasz klasyfikator się sprawił dobrze, tak? Czyli że 0 zostało zaklasyfikowane jako 0, albo że czwórka została zaklasyfikowana jako czwórka. Natomiast tak jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, możemy zobaczyć, która klasa najczęściej myli się z którą, która klasa generalnie została najlepiej zaklasyfikowana, tak? Gdzie w jakiej klasie mamy największy odsetek pomyłek. Naprawdę ta tabelka jest fajna, bo niesie sobą bardzo dużo różnych fajnych informacji. Dokładność dla pojedynczej klasy z kolei to jest element z przekątnej w odpowiednim wierszu podzielone przez sumę elementów w wierszu, tak? Czyli bierzemy sobie wiersz, 387 na przykład dla ósemki, tak? Dla prawdziwego wyniku 8. Tutaj, jeżeli to 387 sumujemy jeszcze z 16, z 7 i tak dalej, i tak dalej, 387 podzielimy przez tę sumę, no to otrzymamy dokładność dla tej jednej klasy, dla ósemki po prostu, tak? Dla cyferki 8. Także taka macierz-pomyłek dla wielu klas jest bardzo użytecznym narzędziem w ocenie jakości klasyfikacji wieloklasowej. Co jeszcze? Bardzo użyteczną miarą, zwłaszcza w takich klasyfikatorach, gdzie mamy możliwość strojenia, czyli dostosowania tego, jak wygląda wynik, jak czuły jest nasz klasyfikator, są takie krzywe, które nazywamy ROC, Receiver Operating Characteristic, która jest takim naprawdę wykresem True Positive Rate versus False Positive Rate, albo krzywą Precision versus Recall, tak? Mamy takie klasyfikatory, gdzie możemy ustalić jakąś wartość progową, na przykład wybiegając w przyszłość. Random Forest to jest taki klasyfikator, gdzie mamy dużo drzew decyzyjnych i każdy z tych klasyfikatorów, dokonując klasyfikacji binarnej, głosuje za jednym wynikiem, tak? I najczęściej ustala się ten próg klasyfikacji na dokładnie połowę, tak? Czyli jeżeli 51 przynajmniej drzew opowie się za jakąś klasą, to stwierdzamy, że to jest finalna predykcja. Natomiast możemy sobie tym progiem manipulować, tak? Możemy stwierdzić, że ten próg odcięcia jest na 30 albo na 70 i w ten sposób stworzyć taką krzywą. No i tak, doskonały klasyfikator to jest klasyfikator, który się nigdy nie myli, to jest ta kropeczka. To znaczy, że false positives, czyli tych fałszywie pozytywnych predykcji mamy nic i wszystko jest true positive, tak? Czyli wszystko jest prawdziwie pozytywne. Oczywiście, jak to w życiu ideałów, no, w bardziej złożonych sytuacjach zwykle nie ma. Tutaj mamy taką linię, która przedstawia nam działanie klasyfikatora losowego, tak? Gdybyśmy rzucali kostką, tak, ostatecznie otrzymalibyśmy, rzucali monetą dla klasyfikatora binarnego, ostatecznie otrzymalibyśmy coś takiego, no bo no jest pół na pół, tak, po prostu. W związku z tym dla klasyfikatora losowego, tak zwane AUC, czyli pole powierzchni pod krzywą, to jest pół, a dla klasyfikatorów, które oceniamy, tak, w jakiś sposób, ta krzywa będzie wyglądała tak, że będzie bardziej lub mniej wykrzywiona. Im bardziej wykrzywiona, im większe to pole pod krzywą, tym lepiej, tak? Tutaj mamy zaznaczone tymi strzałkami, także w górę lepiej, w dół gorzej. To czasami może wyglądać też jakoś dziwnie, na przykład tak. I widać będzie, że jakiś klasyfikator się przedziałowo lepiej spisuje od innego, tak?
Ale generalnie interesuje nas pole pod krzywą, ale też punkt pracy, tak? Jak sobie za chwilę będziemy na przykładzie przedstawiać. Kolejna rzecz, tu mamy właśnie nasz klasyfikator, tak? Przedstawiony za pomocą krzywej ROC, ale do takiego samego klasyfikatora możemy sobie wykreślić taką krzywą Precision Recall, taki wykres, tak? On się sprawdza lepiej przy ocenie algorytmów, gdzie mamy niezrównoważenie klas. Na przykład, gdybyśmy chcieli sobie oceniać klasyfikację jabłko-gruszka, którą możemy sprowadzić do tego, że to jest klasyfikacja binarna jabłko-nie jabłko, i mamy na przykład 10 próbek dla jabłek i 100 próbek dla gruszek, tak? Ocena za pomocą takiej krzywej Precision Recall jest no, bardziej różnicująca w przypadku sytuacji, kiedy mamy niezrównoważenie klas. Gdyby ktoś chciał sobie poczytać taki dość ciekawy artykuł o tych krzywych i dlaczego jedna jest lepsza od drugiej właśnie w tych zastosowaniach, to polecam taki artykuł. Można znaleźć tam w Google Scholar, przeklejając sobie tytuł i wyszukując go, tak? I dlaczego te krzywe w ogóle są przydatne, tak? Bo fajnie, narysowaliśmy sobie coś, tak? I generalnie fajnie, tak? Co jeszcze sobie warto powiedzieć? Każdy punkt na tej krzywej odpowiada pewnej wartości progowej tego klasyfikatora, którą sobie ustalimy, tak? To każdy punkt jakiś tam wyrysowany to jest jakaś wartość progowa tego, na przykład liczby drzew, które głosują za czymś. No i co z tego nam wynika, tak? Patrzymy sobie na taką krzywą RC, która ma coś tutaj sobie wyznaczone, tak? Która jest tutaj wyznaczona tym pomarańczowym linią. No i załóżmy sobie takie dwa hipotetyczne przypadki, tak? Na czerwono, tak? Miejmy to. Gdzie powinien być umiejscowiony punkt pracy systemu biometrycznego, który uwierzytelnia transakcje bankowe? No jak chcemy uwierzytelnić coś z dużym prawdopodobieństwem i wiarygodnością, to być może nie będzie strasznie upierdliwe dla klienta, jeżeli czasami ten system się pomyli i nie zidentyfikuje go jako tego właśnie klienta, nie rozpozna prawidłowo jego tożsamości. Natomiast zupełną katastrofą byłoby, gdybyśmy naszego klienta pomylili z kimś innym, tak? Czyli nie przychodzi tam Jan Kowalski, tylko Krzysztof Malinowski i bierze sobie na przykład pieniądze Jana Kowalskiego albo wchodzi sobie do jego mieszkania. No nie jest to pożądana sytuacja i na przykład pan Jan mógłby chcieć, jeżeli nawet za pierwszym razem nie zostanie dobrze rozpoznany, to drugi raz przyłożyć palec do czytnika odcisków i wtedy będzie wszystko ok, nie? No i w tej sytuacji true positive rate może być niski nawet, bo najwyżej przełożymy sobie jeszcze raz ten palec do czytnika, ale no, false positive rate zdecydowanie może być mniejszy, musi być mniejszy, tak? Jak najmniejszy. Ta krzywa nie jest jeszcze jakaś taka super, ona powinna być w ogóle w idealnym przypadku jeszcze bardziej wygięta, no ale jak już taką mamy i mamy taki klasyfikator, jak tutaj tam pomarańczową linią jest wyznaczone, to punkt pracy powiedzmy do takiego systemu uwierzytelniającego, gdzie raz na 3 próby, czy może nawet trochę więcej, wpuścimy tego Jana Kowalskiego do domu albo umożliwimy mu podjęcie gotówki z jego konta, będzie ok. Natomiast no, zdecydowanie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś inny mu pieniądze z konta wyciągnął. I dlatego ten false positive rate powinien być niski i ten próg na tym klasyfikatorze w związku z tym ustawiamy tak, żeby być gdzieś w tym regionie tej krzywej. Natomiast dla drugiego przypadku, jak się zastanowimy, to będzie taka rzecz, że mamy system, który powiedzmy czyta sobie EKG, bo nasz klient, tak, nasz klient końcowy, czyli pacjent, ma taki holder, który no, gdzieś tam rejestruje przebieg z elektrod, który ma ten pacjent gdzieś przyklejony i chcemy zaklasyfikować wszystkie przypadki, kiedy występuje arytmia. Z punktu widzenia diagnostycznego katastrofalne jest, jeżeli któryś z takich przypadków nam umknie, tak? Ale zakładamy, że ostatecznie to, co się tam dzieje, i tak finalnie oceniać będzie lekarz. My go musimy tylko poinformować, żeby zajrzał, bo być może coś tam się z tym pacjentem dzieje. Więc tutaj, jak nawet no ta arytmia nie występuje za często, tak? Więc jeżeli pozwolimy sobie na false positive rate pół, czyli
wywołamy dwa alarmy na dobę zamiast jednego, ale na pewno, prawie na pewno nie opuścimy żadnej rzeczywistej arytmii, tak, bo gdzieś tutaj jesteśmy, no to zdecydowanie fajniej, niż gdybyśmy, no może nie zawracali tak często głowy lekarzowi, ale w 8 na 10 przypadków nie wykryli tej arytmii, tak? Także ta krzywa jest bardzo użyteczna w ocenie tego, w którym punkcie pracy nasz klasyfikator, w zależności od zastosowania i co on tam robi, powinien pracować, tak? Okej, myślę, że to jest oczywiste teraz już i nie wywołuje kontrowersji. W związku z tym do ostatniego slajdu i podsumowania, może jeżeli chodzi o metryki, tak, metryk, jak już wspomniałem, jest bardzo dużo więcej, one są bardzo, bardzo czasami zależne od aplikacji albo od tego, co chcemy zrobić, tak, na przykład dla do przewidywania ciągłych wartości, to często są błędy średnio kwadratowe albo błędy średnie, błędy bezwzględne, tak, bo chcemy pomierzyć coś ciągłego, w związku z tym ten błąd może być wyrażony jako na przykład kwadrat różnicy wartości, tak? Albo wartość bezwzględna z różnicy wartości, tak? No i jak najbardziej będzie tak, że im większa różnica między tym, czego oczekujemy, a to, co mamy, ten błąd będzie większy i na przykład korekta nastaw klasyfikatora będzie większa, wszystko jest w porządku i tak to powinno działać, tak? I przy ocenie dokładnie tak samo. No, mówi, że jak jest większa różnica wartości, to większy błąd też jest w porządku, tak? To jest często właśnie powiązane mocno z konkretną aplikacją, tak? W wyszukiwaniu na przykład mamy takie metryki rankingowe, tak? W reidentyfikacji osób albo w jakichś takich innych, no, w CBIR, tak? Czyli Content Based Image Retrieval, w wyszukiwaniu jakichś tam dokumentów albo obrazów z bazy mamy coś, co się nazywa CMC, czyli Cumulative Matching Characteristic Top K Accuracy, czyli nie wyciągamy tylko najbliższego dopasowania, tylko na przykład 5 najlepszych dopasowań i sprawdzamy, czy to, czego szukamy, jest w tej piątce, tak? I w ten sposób określamy dokładność, tak? Bo jeżeli jest w piątce, to znaczy, że jest dobrze i że to jest sukces, tak? No i to top K w tym momencie by się zmieniło w top 5, tak? To top 5 accuracy. Są metryki takie jak Mean Average Precision czy Image Over Union, one są takie typowo do przetwarzania obrazu, tak? Pierwsza na przykład stosowana w detekcji obiektów, druga w segmentacji. Także metryk jest bardzo dużo, często są bardzo specyficzne do aplikacji. No i generalnie jak będzie potrzeba coś poznać takiego specyficznego, konkretnego na potrzeby aplikacji, to w miarę potrzeb będziemy sobie to robić. Okej. Okay. No tymczasem myślę, że skończyliśmy, tak, na dzisiaj przynajmniej, albo na teraz, nie wiem, czy Państwo to oglądacie teraz, czy w latach. Dlatego dziękuję za uwagę, do następnego wykładu, który myślę, że też będzie dość szybko, bo tutaj jest ważne, żeby wiedzieć, jak oceniać algorytmy, jak one działają i dlaczego działają. Ten następny wykład będzie o takich najczęściej stosowanych algorytmach uczenia maszynowego, więc myślę, że klasycznych, powiedzmy, nie sieciach neuronowych jeszcze. Dlatego dobrze będzie może, żeby on też był trochę wcześniej, więc postaram się go wcześniej wrzucić. A tymczasem dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, wieczoru, tygodnia, cokolwiek, tak? Subki, łapki w górę, to pamiętacie, tak? Dziękuję. Do usłyszenia.